TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Nie no, to my też musimy trochę kulisów zdradzać. W nocy bardzo głośno. Bardzo głośno. Tak, na pewno. Słuchaj, musisz zacząć nagrywać kulisy. My to chętnie zmontujemy. Vlogi musisz? Tak. Jeszcze parę bramek chyba muszę strzelić, to może wtedy jakieś zainteresowanie. Mówisz, to zależy od bramek? No tak, no wszystko lepiej, zależy od gry, wiesz. My lepiej wygląda, nie? Potem no, lepiej się to ogląda. No i większe zainteresowanie. Twoje żarty są wtedy śmieszniejsze, jak coś mówisz. No, a tak to w ogóle. Jak tam? Słyszałem, że dzisiaj są... No nie, urodzinki, fajnie. Ale urodzinki są dzisiaj. Czyje? No nie no. Nie wiem. Czas, dzisiaj są urodziny. Słyszałeś? Pana trenera. Pana trenera Molka. Czego życzysz? Dzisiaj na pewno zwycięstwa w sparingu i spełnienia wszystkich marzeń. Jaki ty oryginalny jesteś. Oryginalnie słaby jestem dzisiaj. Z Mikołowem masz kontakt? Oczywiście, że mam. Tak? Dziewczyna? Jest grzecznie śledzi? No na sparing lecisz. Ucieszy się teraz, bo będziesz w kulisach. Będę. No jaki sparing masz lecieć? Dzisiejszy sparing. Kto, dziewczyna? Nie no, żartuję, tak podpuszczam tylko. No ja już myślałem, że to ta miłość przekracza wszelkie granice. Jakby przyleciała, nie? Ale jak to zobaczy, to może przyleci na kolejny. No. Co ty na to? Chciałbyś? No. Dzisiaj bym chciał, ale... No to ale nie przyleci. Nie przyleci. Panie kapitanie. Witam, panie kapitanie. Drugi dzień, a my pana jeszcze nie mieliśmy przed okiem kamery. Jak tak można? No bo ja pan nas unikasz. Cały czas pracuję, nie szukam takiego, nie mam parcia na szkło. No, czyli to jest taki przytyk do innych, tak? Gada głupoty, remont mieszkania robi, nie ma czasu. Ja tam wszystko nadzoruję. Tak? Powiedz mi, jak tam proces mieszkalny? Mam nadzieję, że dobrze. Tak? Teraz... Jakby nie ma kontroli, no ale mam nadzieję, że wszystko tam. Pracownicy, tak? Tak. Ale jak dają radę tam? Nie, no w porządku, mam takiego fachowca, także ona. Fachowca z polecenia czyjegoś? Czy jak to jest fachowiec? Macie firmę, w porządku. Nie, no tacy z polecenia, także mam nadzieję, że będzie dobrze. No to pozdrawiamy go i życzymy tam powodzenia, ja nie? Ja też może pozdrawiam, będzie tak, dziękujemy. Ostatni? Ostatni był pierwszymi, pamiętaj. To chciałem powiedzieć, no. Życzenia wszystkiego najlepszego w dniu 40, tak? Urodzin tak się. I w samych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, no i wszystkiego, czego pan sobie życzy. Dziękuję bardzo. Proszę nie zagadywać. Rzeziu, co dobrego komponujesz? Próbuję różne smaki. Aha, różne. Ale. To jest taki wybór. Wszystkiego trzeba spróbować. No tak. Kawka czy herbatka? Kawka. Na rozbudzenie? Tak. Rozbudzić się trzeba. Ile godzin snu dzisiaj? O treningu czy w nocy? W nocy właśnie, bo wy macie więcej tych cykli. 8 godzin. Wystarczy? Wystarczy. Dość szybko wstać. No to dobrze. No to przyjemnej kawy, gotowy. Przyjemnego rozbudzania. Happy birthday to you. Happy birthday. Taka ciekawostka, że właśnie Cypr jest tak nazywany, taką wyspą kotów. Co ty gadasz? No, serio? Nie wiedziałeś? No dobra, widziałem. Jest właśnie bardzo dużo takich puszystych, wyglądających na zadbane kotów. Siłanko, powiedz inoruch. Powiedz inoruch. No gadaj inoruch. Nie chcesz powiedzieć inoruch. To masz pierwszy sparing? A ruszamy. Zwarty gotowy? Do znanego nam miejsca trochę. No tak. Zresztą kiedyś graliśmy. Ale
wiesz co, chcemy coś takiego zrealizować, Q&A. Masz co to jest? No wiem, sobie zadają pytanie i się odpowiada. No. Kto miałby być bohaterem pierwszego odcinka? No jak myślisz? Największa gwiazda. Nie, wiesz co to jest? Największą gwiazdą tej drużyny są trenerzy. Można z nimi. Ty masz 1,61 m? Aaa, przy kamerze 174. Z opcją jeszcze wzrost. Jeszcze rośnie. Przedłużenia. Rośniesz? Nie zauważyłem, żebym gdzieś tam miał jeszcze centymetr. Do 21 roku się podobno rośnie, nie? No, no, no to znaczy, że już nie rośnie. A Messi ile ma? Ma 169. No widzisz. A wzrost jak myśli? Lepiej być wyższym, twoim zdaniem, czy niższym? Czy to nie ma znaczenia? No nie wiem, plusy i minusy są i tego, i tego. Ja chciałem zawsze być trochę wyższy, tak te 5 cm może jeszcze. Osiągałeś się? Robiłeś coś? Tak, tak. Na drążku wisiałem. Nie no, żartuję, żartuję. A powiedz mi, rodziców masz stosunkowo niskich, czy...? Nie, no tata tak z 1,80 m, a mama z 1,60 m. No, no to... No właśnie, dlatego słyszałem. W miarę. Geny jakby masz też mam wyższego, nie? No. Musicie mnie kurwa zatrudnić tutaj, nie? Kogo? Zdjęcia robię, muzykę wpuszczam, kurwa mi się zatrudnił do marketingu idealnie, nie? No ja będę dwa w jednym. No i wiesz, trenował, coś tam próbował grać, no i wiesz, coś mi się jedno góry, coś tam. Wiesz, co, panie Amorem, nie będziesz nagłaśniał imprezy klubowe. Jeszcze modelem może być. Jakbyś był tak speakerem jeszcze, ty. Speakerem? No, modelem może być. Nie no, Kuby nie ten. Ja we wszystkim się odnajdę. Kuba jest aktualnie niezastąpiony. Także tu będziesz miał ciężko. Ale asystentem? Coś bym... Asystent? To niech Kuba powie co na to. Jeżeli się zgodzi na to. Ale musisz swoje CV jakieś portfolio wysłać, wiesz? Spokojnie, ja się z nim dogadam osobiście, wiesz? To spoko. Myślę, że na wielu płaszczyznach się odnajdę, więc będzie dobrze. Taki wszechstronny, kreujesz się za takiego wszechstronnego, ty. Tak, ja się wiesz. W piłkę. Tylko właśnie w piłkę na razie ciężko idzie, ale to jest spokojnie. Jakieś dziewczyny się odezwały po wczorajszej publikacji? Dzwonią codziennie, wiesz? Jakieś tam dzwonią. Ale szukam cały czas naszej żony, ale... Nie ma tej jedynej? Właśnie ciężko. A czego oczekujesz od dziewczyny, powiedzmy? Miłości. Zaufania. Wszystkiego, wiesz? Wszystkiego potrafią. Ja bym zaczął wymieniać, to by ci się bateria rozładowała, nie? No sobie racja, a trzeba jeszcze sparing nagrać. No właśnie, jeszcze sparing trzeba nagrać. A to jest najważniejsze, nie? A wszystko przyjdzie z czasu. Dokładnie. Bardzo mądrze, ma mądre podejście. Widać, że jesteście już ukształtowani psychicznie. To jest zajebiście ukształtowani. Jak tam, powiedz mi, drugi dzień? Leci jakoś, nie? Jeszcze ile zostało? 11 dni. Już z górki. Co? Jest z górki, no. Połowa za nami. Analizowałeś tamtego Spartaka, z którym gracie dzisiaj? No analizowałem, chyba mają bodajże 11 miejsce w pierwszej lidze. No zobaczymy. Czyli druga drużyna jest w pierwszej lidze, tak? Druga, tak. Tam jest zazwyczaj w tej Rosji tak, że właśnie Marcin nam popowiadał, jak to jest, że drugie drużyny zazwyczaj są w tej pierwszej lidze tych mocnych zespołów. No i na pewno będą chcieli grać piłkę, tak samo jak my. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No zobaczymy, no to będzie taki naprawdę solidny sprawdzian, nie? Tak, zobaczymy. Na pewno są potrzebni na tacy sparing partnerzy, nie? Kojarzysz temat Q&A? Nie. No, że wiesz, kibice zadają pytania i jakiś tam piłkarz na nie odpowiada, na te pytania kibiców. Pisałbyś się na to? Nie. Niech kibice powiedzą, czy bycie chcieli na przykład, bo ja myślę, żebyś był w czołówce. A ja nie, wiesz, ja przemawiam na boisku, nie przed telewizją. Ale wiesz, to nie są takie pytania boiskowe, znaczy wszystkie pytania, takie wiesz, czasami wiesz, jakieś hardkorowe. To jakbym wiedział, jakie to będą pytania, to no może bym odpowiedział. Będziesz wiedział, bo będziesz widział te, wiesz, wcześniej. Aha, no to nie ma sprawy. No to coś takiego może ogarniemy. Możemy zrobić, no. Będzie ciekawe. Co na to kibice? Niech kibice dadzą znać, czy chcą w ogóle coś takiego. No i kogo? Ale byłoby to ciekawe. I kogo? No to niech typują kogo. Kogo by chcieli przepytać? No i to by było lepiej. Dodamy, że chodzi tutaj o zadawanie pytań w komentarzach, tak? To ustalimy gdzie? I niech odpowiadają. Pani Renia mogłaby to być. Pani Renia by zadawała pytania, no. Ja bym sam zadawał. Tak? Zadawałbyś? No. Jako, podpisałbyś się z nazwiska, czy jako anonim? Co ty, pani Renia? Proste, że z anonima. Goniłam. Tutaj my się oczywiście do komentarzy zawsze dostosowujemy. Chcemy się przynajmniej, wiesz, wszelkie uwagi kibiców są mile widziane i tu taki kibic jeden napisał. Napisał, zaraz, tu więcej kulisów, jakiś wyrywek z tego co robią, więcej gadania z nimi, jakieś ciekawe tematy. No
z ciekawymi tematami może być problem. Po prostu mi musicie pomóc. Ja nie jestem ciekawy człowiek. O czym oni mówią? O kuraczu. O czym? O kuraczu. Kojeby na nekali. Jak boisko? Mówisz po ruski? Pogawarisz z nimi ciuciut. To może weźmiesz kamerę, zagadasz z nimi, potem nam przetłumaczysz. Nie, bo jeszcze mnie wezmą zaraz za kogoś innego. Kogoś mam grać w piłkę. A nie filmować, no tak. Racja. Ja to byłem po latach. No, byłeś, nie? Tak. Jakie wspomnienia miło, powiedz. No, 7 minut zagrałeś w sparingu. Może 5. Przesadziłem z tym 7. Ale byłeś z nich dumny? Chociaż? No, dotknąłem raz piłkę chyba. Możliwe. No, w sumie w 7 minut to wiesz, też. No, można dużo zrobić, nie? W 2 minuty niektórzy zmieniają losy meczu. Losy meczu, tak. No, podobno tej trybunki nie było, więc nie będziemy musieli wchodzić, tak, nagrywać na tą górę. Także... Ciekawe, czy poleją, co? Czy podleją? Podleją, no. Tak coś, widać, że coś tam wyszło. Coś tam wystaje, nie? Nie, ja myślę, że spokojnie. No tak sucho, nie? Sucho. Co przeszkadza? No trochę. Ale wiesz, no, baletnicy to wszystko będzie przeszkadzało. No tak, no tak, to wszystko się zwala. Nie, no mam, rozumacja. No masz tam domek i sobie żyjesz. Fajnie, nie? Chciałbyś tu mieszkać? Czemu nie? Ale pierwszy raz tu jesteś? Tak. Ale w ogóle na Cyprze? Nie, drugi. Pierwszy, ostatni. Ale na Cyprze ogólnie byłeś kiedyś? Nowa przygoda w CV. A z Podromopole gdzie się jeździło? Ja nie chcę znać moich wyjazdów z Podromopole. Dlaczego? To było okręgówka ogólnie. Aha. Czyli nie ma za bardzo co opowiadać? Nie. Chociaż wiesz, takie wyjazdy też mają swoje przygody czasami, nieraz lepsze niż wiesz. No byłoby co opowiadać, szczerze. Ale mówisz, żyjmy teraźniejszością. Teraz jest Ruchorzów, no słuchaj, to już jest... To już jest firma. Żeby wiesz, teraz wszystko w waszych nogach, żeby... No żeby istnieć, można tak powiedzieć, nie? No tak. Jestem ciekawy, co to będzie za zespół. Podobno drogi. Wszystko wokół tych pieniędzy się, wiesz, obraca. Dolarów, petrodolary. Petrodolary, właśnie. No, wiesz co oni mają na koszulkach, nie? Co? Lukoil. Lukoil. Sponsor, to jest... Biedaki. No właśnie, petrodolary. Zobaczymy na boisku, nie? No to też... Właśnie tak już cały czas się to powtarza. To coś okrągłego zweryfikuje. Gdzie to wędrujesz? Ja pomijam mu po koszulkę, bo zapomniał. Zapomniał? I młodszy musi lecieć. Takie życie, nie? No ja. No, powiedz mi, gdzie wędrujesz? Wędruję na trybunkę. Niestety. Żałujesz? Pewnie, że tak. Fajny sparing. No tak, no właśnie. Ale będzie jeszcze kilka wartościowych, więc może akurat... Najważniejsze, żeby zdrowie zachować. A jak tam właśnie ta dolegliwość, jak jest oceniona? Powiedz mi. Wiesz co, to jest stary taki uraz, który się gdzieś tam odnawia, ale... Ale to nie jest nic poważnego, że po prostu... Nie, nic na pewno, co wyklucza na długo. Tylko z profilaktyki raczej jest lepiej odpuścić, nie? Lepiej odpuścić, jeszcze jest trochę czasu do meczów ligowych, tak? Trzeba być w pełni dyspozycji. No oczywiście. No to jak słuchaj, tak już poza meczem jesteś, powiedz mi, skąd w ogóle twój talent gry na pianinie? Skąd to się wzięło? No? Wiesz co, to gdzieś tam w rodzinie się już przewijało. Muzyczną rodzinkę masz? Znaczy nie muzyczną, ale może taką, która się zawsze gdzieś tam tym interesowała. No. Do siłą rzeczy, a to co, na czymś jeszcze grasz? Nie. Zazwyczaj jak się chodzi do szkoły muzycznej, to gdzieś tam ten fortepian jest obowiązkowy gdzieś tam w jakimś etapie, tak. Nie? Nie chodziłem do żadnej szkoły muzycznej, to po prostu takie hobby, nie? Hobby, no spoko, no. Bardzo fajnie. Często tak sobie zaskakujesz ludzi? Jeżeli mam okazję gdzieś siąść do pianina, to zawsze chętnie to robię. No, to super. Powodzenia w rozwijaniu pasji, no i oczywiście piłkarsko też, żeby się dobrze grało, nie? Dziękuję. Znasz kogoś ze Spartaka tak? Chyba nie. Czy raczej ten drugi zespół, a z pierwszego w ogóle, skojarzylibyście kogoś też? Czy to raczej też nie są takie medialne, że tak powiem, ekipy? Nie interesuje się rosyjską piłką. No właśnie, to jest mało atrakcyjne jednak, nie? Ciekawe, czy oni was znają. Może dlatego, że bardziej odległa. Odległa, no. Tamto są dopiero wyjazdy, nie? W Rosji. O jest. No nie wierzę.
Fan klub kibiców Ruchu z Cypru, tak? No nie, no tego jeszcze nie było. Ja myślałem, że to żart jest. Nie żart. Czyli co, dzisiaj może drużyna Ruchu może liczyć na doping, tak? Tak, to mamy. Mój nasz lot, gdzie jest nasz szalik? Tylko jeden? Nie mamy. A pokaż, jaką ty masz koszulkę. Ściągaj sweter. Ściągaj. A powiedz, gdzie daleko mieszkacie z tego miejsca stąd? Nie, w Limassol. Aha. 10 minut drogi. No to chyba super się złożyło, że ten Ruch tu ma okazję być dla was, nie? No. Dobrze, że nie grali na Salaminie, tak jak była pierwsza wersja. Mamy dalej dla nas, bo chociaż myśmy mieli mieć wycieczkę dzisiaj rano do Ajanapy, nie? Pokaż dziecko, co ty masz za koszulkę, obróć się. O kurcie, no nie no. To dbaj dla niego. No pięknie. To kiedy ostatnio na Cichej byliście? Kiedyśmy byli? W sierpniu? Nie, kiedyśmy byli. Byliśmy w tamtym roku na Cichej, zawsze jesteśmy na Cichej, nie? No. Zimno na dzisiaj? Na cichej, ale głośno. Ale głośno. Czyli to rozumiem, fan klub prężnie działa, tak? Na Cyprze tutaj się rozwija, rozumiem. Od wczoraj na wieczór się działa. Wczoraj o 21. Była organizacja szybka wczoraj o 21. Reszta jeszcze dojedzie może. Dojedzie, super. Ale miło wszędzie zawsze zobaczyć kogoś tak właśnie w dalekim kraju. No. Jakże są nasi. Ja tutaj zawsze obecny. 2 lata temu i w tym. To od ilu lat na Cyprze mieszkacie? Ja bym proponował wysłać tego, to dużo, co różnie jesteśmy. 7, 8, 11, 14. 13. No. Czyli różne historie, tak? Różne. Tutaj mam przedstawicieli. 7 miesięcy, Ateny. Ateny? 17. To ty jeszcze Krzyśka pamiętasz, Aten, tak? Wiesz co, kontaktu z nim nie miałem, ale słyszało się o nim dużo. Pierwsza osoba, jak przyjechałeś, nie, pierwsze dociera, to było Warzecha. Reszta. Do jakich grają? Warzecha. Chodźcie do nas! Chodźcie do nas! Chodźcie do nas! Chodźcie do nas! Jak się podobał dopić, panowie w Limassol? Jeden Chorzowian i reszta w cała Polska. Dziękujemy, że byliście, zapraszamy znowu. Piątka. Dziękujemy, piątka taka. Same młode dzieciaki tutaj. Same dzieciaki. Młode siła. Podopingowane. Dziękujemy. Również zadowoleni. Druga połowa chyba w lepszym wykonaniu. Głos, chyba tak, chyba tak. Zobaczmy. Oni też grali lepiej, a my pokibicowali. Dobra, to życzę powodzenia i my również. Widzimy się. Mam nadzieję.